Tuż po wadze przed ACA101, waga ciężka. Sporo jej na tej karcie i bardzo dobrze. Tak, oczywiście, waga dobra, ciężka. Myślę, że będzie dobrze jutro. Zero praktycznie stresu. Pierwszy raz oczywiście taka wielka gala, ale poszło dobrze. Mateusz Łazowski będzie twoim rywalem. Co byś o nim powiedział? No co, bardzo solidny chłopak. Znam go tylko z internetu, oglądałem jego walki, osobiście go nie znam. Stójkowicz typowy. A jutro zobaczymy, co będzie dalej. On chyba nie lubi kalkulować, albo inaczej, lubi się bić. Wejdziesz w wymiany? Jak będzie taka potrzeba, to wejdę, ale na pewno nie będę próbował, bo ostatnio skończył chłopaka też w walce ACA właśnie w wymianie. Tak? Poszli na show i skończyło się, jak skończyło. A co byś chciał pokazać? No to jutro już pokażemy oczywiście w klatce, co będę. No oczywiście nie będę się z nim szarpał w stójce, ale no przede wszystkim parter, tak? No zobaczymy, co będzie. Klatka zweryfikuje wszystko. Jest delikatna presja, sam mówiłeś, że to jest duża gala. Hala Expo pewnie będzie pełna? Na pewno będzie delikatna presja, tym bardziej, że Mateusz walczył siebie. Przyjdzie jego kibiców dużo, oczywiście z Legii. Ale nie, nie ma takiej presji. Myślałem, że będzie większa tak naprawdę, a jest wszystko okej. Okay. Czysta głowa. Ty możesz liczyć na duży doping? Sporo przyjedzie od ciebie kibiców? Przyjedzie, znaczy dużo, niedużo, 50 osób, około 50 osób, to myślę, że będzie tak dobrze. Nie? Jak się czujesz w ACA? Ważenie wyglądało naprawdę imponująco, jest ta energia. Jest ta energia, wygląda to wszystko fajnie, jest dobrze, wszystko dograne na wysokim poziomie. No jakby nie było jedna z najlepszych gal w Europie. Niektórzy do kategorii ciężkiej dzisiaj zbijali. Ty pewnie nie miałeś takiego problemu. Nie, ja nie miałem takiego problemu. 105 kilo naturalnie po śniadaniu, więc nie musiałem zbijać. Ode mnie to wszystko. Widzimy się jutro. Mam nadzieję, że porozmawiamy po walce. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że po wygranej walce. Wielkie dzięki.